Cześć, tu Crysis i witam was w pierwszym odcinku z takiej całkowicie nowej serii. Z czegoś, co mieliśmy kiedyś z Gryplimem robić na własnym prywatnym serwerze, ale nam nie wyszło, upadło i po prostu utonęło jak kamień w wodzie. No niestety Gryplim Kupa nie jest jednak informatykiem, nie potrafi się zajmować serwerem, więc nie pykło, no. No dobra, wtedy co prawda zamiast tego był Minecraft na sterydach, ale wracamy do tego, co chcieliśmy wtedy zrobić, czyli bendowania Avatar i te sprawy. Tak, to jest plugin stworzony na podstawie Avatar: Legendy Aanga, Korry, ostatniego Władcy Wiatru i tak dalej. Nie, to właściwie tylko te trzy, ale nieważne. Czyli możemy władać żywiołami, krótko mówiąc. Mamy do dyspozycji ogień, wodę, ziemię, powietrze, plus chi-block, bycie chi-blockerem, czyli tam blokowanie ataków magii innych graczy i takie tam inne tego typu pierdoły. Więc Crysis, jaką ty magię wybrałeś? Jeszcze nie wybrałem żadnej, znaczy wiecie, to jest jak wybór Pokemona, ale jeszcze trudniejszy, ponieważ są 4, a nie 3. No dla mnie to trudne nie było. To ja pokrótce może przedstawię ci... Bo ty gorący chłopak jesteś. No... Nieważne. Dobra, już, opanujmy się. Nie było tematu, w każdym razie. Ja, tak jak wielokrotnie to już mówiłem, lubię pierdzielność fireballem i pierdzielność piorunem, a magia ognia daje mi właśnie takie, tego typu możliwości, więc wybór dla mnie był jak najbardziej prosty. Okej, więc tak, mamy 4 żywioły, mamy wodę, ogień, ziemię, powietrze. I teraz tak, pokrótce powiedz mi w tym momencie każdym żywiołu, zacznijmy od wody. Chociaż od razu wam mówię, woda to nie będzie mój żywioł, mimo że jestem piratem, to jednak to nie będzie prawdopodobnie mój żywioł mojego wyboru. Powiem ci, że bardzo dobrze, bo w gildii aktualnej naszej, bo to są gildie na tym serwerze, podejrzewam, że będziesz w mojej gildii, tak? Tak, jestem. Zresztą nie jestem u was w gildii. No właśnie jesteś. W Peugeot Riders, także w naszej gildii aktualnie jest sporo magów wody, także to nawet mnie idzie na rękę, że Crysis Kupa będzie czymś innym niż magiem wody. To teraz tak, magia wody. Magia wody jest dosyć prostą magią, można jej używać... I żeby używać skilli maga wody, mag wody potrzebuje źródła, źródełka wody, czy może pobierać wodę z wody i za strasznie dużo wody, ale nie wiem jak to inaczej sformułować, ale nieważne. Więc tak, swoje skille może pobierać z wody, ze źródełka wody, z lodu, ze śniegu, z roślinek i to chyba tak naprawdę tyle. No i z buteleczek jak ma przy sobie. Tak, mag wody jest takim głównie, wydaje mi się, defensywnym stworem. Głównie defensywnym i tak szczerze mówiąc, no w wodzie jest go strasznie trudno pokonać, no, czego się można domyślić. Szczególnie dla maga ognia, który to mag ognia praktycznie nie może nic zrobić pod wodą. No tak. Praktycznie. Ale są tam małe takie uszczerbki w skryptach, które pozwalają włamać się magowi ognia do takiego, na przykład pod taką wodę i coś tam magowi wody zrobić. Dobra, to będzie na tyle chyba, jeżeli chodzi o maga wody, chyba że pokrótce skille ci przedstawię. Nie, zwłaszcza, że skille maga wody to ja wtedy ogarniałem, bo ja wtedy miałem być właśnie magiem wody w tej krótkiej serii, znaczy nie krótkiej, w tej serii, którą chcieliśmy zrobić z Gryplimem, z kilkoma innymi youtuberami, ale nam to totalnie nie wyszło. Tak więc magię wody ogarnąłem. Tam jeden z fajniejszych skill to był taki oktopus, czy ośmiornica, że do mnie były takie wodne macki i w tym momencie cokolwiek do mnie podchodziło, to oberwało po głowie i odrzucało go. To w sumie to było przeciwko mobom, to było po prostu instant, znaczy może nie instant kill, ale ultimate defense, czyli ostateczna obrona. Żaden zombie, żaden pigment i tak dalej by do mnie po prostu nie podszedł, nie byłby w stanie do mnie podejść. Przeciwko graczom no troszeczkę trudniejsze, bo w tym momencie bardzo powolutku się szło. No, ale jest jeszcze jeden bardzo fajny skill maga wody, Search. To może to kiedy indziej najwyżej przedstawimy. Więc mag wody jest tak naprawdę takim idealnym bilansem pomiędzy defensywą a ofensywą, powiedziałbym. Kolejną magią jest magia powietrza, której... No dobra, to nieakrotnie ważne, to taką małą anegdotkę chciałem powiedzieć propos serii kreskówek, ale może nie będę do tego nawiązywał w tym momencie. Od razu powiem, magię powietrza wtedy miał mieć szybek. Tak, magię powietrza... Magia powietrza jest głównie defensywna, głównie pod uciekanie, ewentualnie... O, matka. Tutaj kolega się bawi fire breathem chyba. W każdym razie magia powietrza jest głównie defensywna, nastawiona pod obronę i uciekanie. Ma jeden chyba tylko i wyłącznie skill chyba, ale tego za to sobie łapy nie dam uciąć, który tak naprawdę zabiera centralnie obrażenia przy uderzeniu. Mag ognia, tak jak możecie zobaczyć na podstawie tego pana, który zabija w tym momencie świnki, jest głównie ofensywny. Magia ognia jest szybka i, no i dosyć mocna. Mag ziemi jest znowu takim, bardziej powiedziałbym tankiem. Crysis podpierdźle jedzonko. Pewnie, czemu nie? Właśnie, no nie pomyślałem, bo zostałem przy sprzątu. Ja zbieram moje jedzenie. Mag ziemi jest takim, powiedziałbym, bardziej tankiem, ale całkowicie bezbronnym w momencie, kiedy nie ma wokół niego jakiejś ziemi, czegokolwiek, z czego może, użyć do walki. Od momentu jednego z nowszych update'ów na tym serwerze, od momentu, w którym został wprowadzony lava bending, o czym Crysis dowiesz się dopiero oglądając Korę, no to mag ziemi jest moim zdaniem dosyć mocnym stworem, ale no też pod atakowanie, ale no mówię, jest osłabiony, jako że może używać tylko swoich skilli w momencie, kiedy ma pod sobą ziemię. Ja ogólnie prawdopodobnie grałbym magiem ziemi, gdyby nie fakt, że to, co on wykopie sobie, po prostu zarasta. Czyli jeżeli ja sobie zrobię wielką dziurę za pomocą magii ziemi, to ona jednak zostanie zregenerowana. I to mi się bardzo nie podoba, bo tak to bym robił taką wielką dziurę i w takiej wielkiej dziurze, że zrobiłbym naszą bazę. Znaczy, wiesz co, z jednej strony ma to swoje plusy, ale i duże minusy. Wyobraź sobie glif na serwerach, jaki powstałby w momencie, kiedy magia ziemi nie byłaby... nie cofałaby się po prostu efektem magii ziemi. Ja wcale się w tym momencie nie uśmiecham. Dobra, znaczy jak ja w tym momencie wybrałem magię powietrza, no według mnie to będzie bending of my choice. Tak, jeszcze jedną rzecz nadmienię. Magia wody jest prosta do opanowania, magia powietrza jest bardzo prosta do opanowania i jest bardzo denerwująca. Magia ognia jest silna, ale trzeba bardziej nią umieć grać, tak samo jak magią ziemi. Czy ten pan ci rzuca jedzenie? Jest to, chyba tak. To jest jakiś widz, czy nie? Nie wiem, nie, to raczej nie jest widz. On po prostu to zabijał i doszedł do wniosku, że jak mu wtedy chciałem podwalić, to mi da po prostu da. Dziękuję, dziękuję. W ogóle podoba mi się z tym gaczem, ponieważ ma skin Sasuke, który właśnie kontrolował ogień plus piorun. Takie żywioły kontrolował i tutaj się właśnie bawi piorunami i ogniem. Dobra, chodźmy. Co ja się zastanawiam, czy może tepnijmy się na Homa, na F-Home. Nasza piękna baza, taka piękna, taka wspaniała. A, tutaj mam Homa, F-Home, gdzie indziej mam. Ta baza jest bazą taką, no szybko zrobioną, ona będzie niszczona, będziemy się przenosili tutaj, osobki będące w naszej gildii trochę pozbierały itemów i wybudowały, za co miałem im to trochę za złe. Bo mieliśmy wszystko na odcinkach robić, no ale niestety nie da się tego uniknąć. Do gildii będziemy przyjmowali widzów, jak najbardziej. Będzie trzeba przejść krótki teścik na to, czy się do gildii nadajecie. Od razu mówię, osoby, które potrafią walczyć za pomocą, używając tych skilli, używając magii, będą miały o wiele łatwiej. Co nie zmienia faktu, że będziemy przyjmowali osóbki, które też dopiero się uczą i jeszcze nie potrafią walczyć. Tylko chciałbym nadmienić, że skoro gildia nazywa się Peugeot, no i to jest takie cheaterstwo magii ognia. On powinien umrzeć, on powinien dawno umrzeć. Dobra, że skoro gildia nazywa się Peugeot Writers, czyli jest to gildia, jak możecie się domyślić, Gryplima, to do niego piszcie, jeśli chcecie się dołączyć, nie do mnie. Ja w niedługim czasie, nie wiem kiedy ty to wstawisz, ale myślę, że w niedługim odstępie czasu... Aha, jutro. No to myślę, że w niedługim odstępie czasu pojawi się u mnie filmik, jak można się dostać do gildii, będziecie wiedzieli wszystko. Tak. Więc w tym momencie wchodźcie na kanał Gryplima i obserwujcie i czekajcie na to, aż będzie filmik właśnie z... Kolejny odcinek z tej serii, który się u mnie nie pojawi, tylko u niego. I czekajcie, aż będzie... aż powiem wam, jak się dostać do gildii. Dobra. No i tak przy okazji będę robił króciutkie poradniki, jak używać danych magii i takie tam pierdoły. Powiedz mi, już wybrałeś magię, czy jeszcze nie? Znaczy muszę pisać teraz tak, B, czy... I tego, nie... O, mogę chi wybrać. No tak, no mówię, chi to jest taka tam pierdółka, która ma bardzo mało skilli, ale jest bardzo denerwująca, jeżeli chodzi o bycie przeciwnikiem takiego pana. Tak, ja mógłbym blokować i po prostu walczyć w tego, normalnie, po ludzku. Dobra. No to Crysis wybrał powietrze, na tobie pojawił się jako szary człowiek. Mały, szary człowiek. Czemu? Dobra, nieważne. No bo powietrze jest jakoś tak... Nie wiem, ktoś tak wybrał kiedyś i tak zostało. No dobra, to zaraz tak powietrze nie dostaje obrażeń od upadku i ma zwiększonego speeda, także na spokojnie w tym momencie może sobie zeskoczyć na dół. Tak. Puf. Ty, dobre. I zwiększony speed, świetne. Dla mnie dobra, to był jednak dobry wybór. A czy mam taki wybór? Ponieważ doszedłem do momentu, że będę odgrywać tutaj tego powietrznego pirata. Pirata czy pajasa? Nieważne. No ty zaraz sobie, ty chcesz umrzeć. No przecież to tak kumplu dla jaj, tylko spokojnie. Ty chcesz umrzeć. You can't hurt Gryplim. Dlaczego? Ja chcę hurt, ja chcę go zranić to bardzo mocno. Gryplim. Da się to obejść. Ja cię teraz bardzo, bardzo mocno zranię. Zostańmy przyjaciółmi. Idę gdzieś się utopić. Dobra, może zróbmy taki krótki tutorial, jak używać swoich umiejętności. Okej, czyli teraz tak, żeby zdobyć wszystkie, żeby pokazało ci się na czacie wszystkie twoje umiejętności, musisz wpisać slash b spacja d spacja twój żywioł. Okej. A no to Janusz Sio napisze, bo to jest członek naszej gildii, członek gildii właściwie, ale nieważne. Jest strasz. Ona jest wodą? Tak, jest wodą. Okay. No więc teraz wpisałeś tą komendę na czacie i prawdopodobnie wyświetlił ci się... Tak, Elblast. Elblast polega tylko... Na wstępie jedna bardzo ważna rzecz. Skille przypisuje się komendą, za chwilę jaką powiem, ale przypisuje się do slotów szybkiego wyboru tam na dole, tych 9 kratek, w którym ja w tym momencie zmieniam, a nie widzicie tego, ale nieważne. Widać, bo widać, że mięso się pojawiło. O, dokładnie. No i po prostu walczy się też zmieniając po prostu sloty. Dobra. Airblast polega tylko i wyłącznie na odpychaniu chyba. Tak mi się przynajmniej przypomina. Dobra, to bo nie byłem. Jak to mam? Po prostu lewym przyciskiem myszy. Ale czekaj, jak ja mam to przypisać, o tym chodzi. A, jak przypisać? Slash B spacja skill. I air blast. No i w tym momencie mnie odpychasz, tak jak mówiłem, mag powietrza jest denerwujący i defensywny. Sio mi stąd, Janusze jedne! Sio! Tak, Crysis nie może ich zalecić, bo to są członkowie naszej gildii, tak samo, tak jak powiedziałem, Airblast nie zadaje obrażeń. Ale jak przyciśniesz shifta i przytrzymasz... No? Przytrzymaj shifta. Zaczną się wokół ciebie pojawiać w pewnym momencie chyba takie dymki, o ile dobrze pamiętam. Nie widzę, żeby się pojawiał. O, jest! To tylko ciebie się pojawił. O, właśnie. No i chyba w tym momencie, klikając na mnie, pójdzie taka duża fala. Coś nie piekło. Albo puszczając shifta. Pójdzie takie na wszystkie strony, takie boom. Tylko, że musisz przytrzymać i poczekać, aż się załaduje. No i po prawej stronie na scoreboardzie jest daleko pokazany taki cooldown, że tak powiem. Jak skill jest przekreślony paseczkiem, to znaczy, że jeszcze go nie możesz użyć, że jeszcze się ładuje. Jeszcze cooldown jego nie minął. No. Dobra. Kolejny skill, czekaj, to sobie też wpiszę BDR. Dobra, to jest skill. Bubble, Air Bubble. Air Bubble. Air Bubble to jest skill bardzo przyjemny przy podróżowaniu przez wszelkiego rodzaju oceany, wody i takie tam pierdoły można się bawić w moich rzeczach, krótko mówiąc, jak to ujął Tom Ziff na moim odcinku właściwie, na naszym odcinku. No nie, no Janusz, ty chyba, aha, dobra, w ten sposób Serge użyła. Czekaj, no coś nie mogę przypisać, air bubble. A dobrze wpisałeś poprawnie na pewno? A ir, b, u... Przez 2b, drugie. B, l, e, b, d, b, d, air bubble? BB, aha, dlatego. No, no to się pochrzeliło. Dobra, mam. No, i teraz trzymając na tym slocie, chodzi do wody. I ta woda znika. Ja mam w paszczy włos, nie wiem czemu. Nieważne. Także przydaje się to przy przechodzeniu przez oceany. I dlatego... O Jezu, ojejku. Laga dostałeś? Małego? Nie laga, ale to dziwnie wygląda. I dlatego właśnie nie będziemy mieli twierdzy pod wodą. No, mag wody dokładnie ma to samo, tylko że mag wody jeszcze pod wodą jest silniejszy. Tak. Także taka twierdza pod wodą to jest dosyć kiepski pomysł. Mama tłucze kotlety, mam nadzieję, że tego nie słychać. Trochę słychać. Dobra, no to, ale to trudno. Dobra, kolejny skill. Ja tutaj proponuję, że proponuję ci, żebyś do mnie wrócił. Wracam! Tylko... Tym razem będąc magiem powietrza to nie będzie takie szybkie, magiem wody byłoby o wiele szybsze. No ale cóż, widzę twoje pierdy jak biegniesz. Jak to śmiesznie wygląda. Dobra, kolejnym skillem, ja to już będę powoli przedstawiał, jest L-Shield, czyli chyba najmocniejsza tarcza spośród wszystkich magii. W momencie, kiedy przypiszesz sobie to do stąd i klikniesz Shifta, wokół ciebie pojawią się takie dymki, widzę, przez które nikt nie może przejść. Zobacz, co się dzieje, jak próbuję przez to przejść. Strzały też się o to odbijają. O Jezu, dziękuję. Przytrzymaj tego Shifta jeszcze raz, to ci pokażę, zaprezentuję na podstawie jednego z moich skilli. Mój skill zatrzymuje się w tym momencie na twojej tarczy, ale ja to znam, żeby nie było, ja znam jeden sposób, żeby obejść twojego L-Shielda, który przedstawię na swoim odcinku poradnikowym jakimś, to na pewno, bo to się przyda, myślę. Przyszły pierdoły nas tutaj zaczepiać w tym momencie, czekaj, ja sobie z nimi szybko poradzę. Gdzie one są? A, zombie. Zombiaki w sensie. Czekaj, patrz na to, BUM! I oni teraz jak będą przez to przechodzili, to będą się podpalali. I ja tutaj pierdzielnę w takiego zombiaka takim czymś. O mój Boże, dzięki Crysis, że mnie odepchnąłeś. Sorry. Jesteś odpychający, powiem ci, wiesz? Ja to sobie magią ognia, prawda, takiego pana. Ty ich bijesz, czym ty ich bijesz? Przepisujesz sobie łapką! Albo mięsem, raczej mięsem wręcz nawet. Odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się! Uwaga, lotnik, kryj się! Bum. Tak to wygląda. Dobra. Dobra, i w takim wypadku można chyba przedstawiać powoli kolejnego skilla, bo z L-Shielda to będzie na tyle. L-Suction, tego nie pamiętam jak się używa, ale polega to na tym, że przyciągnąć może do siebie przeciwnika jakoś kombinacją shifta i lewego przycisku myszy. L-Suction, tak? Tak, L-Suction. Ja to się piszę Suction, okej. Okay. Mhm, L-Suction. I jakąś kombinacją shifta i lewego przycisku myszy możesz do siebie przyciągnąć w tym przypadku mnie, tylko nie pamiętam jak to się robi, będę musiał się spróbuję zombie przyciągnąć. Tak, to będzie lepszy pomysł. Bo dla mnie masz tam jakieś lekkie, nazwijmy to, zahamowanie ze względu na to, że jesteśmy w gildii. Nie, ale ja odpycham, a nie przyciągam. L-Suction, to może mi się pokićkało. Nie, L-Suction było od przyciągania. No, odpycham to, zobacz co się dzieje. To da się to chyba zrobić, wiesz co, drugim, jakąś inną kombinacją. Dobra, odsuń się, panie. Ćwe, robalu. Ja chętnie bym przyciągnął go. Znaczy może nie jego, ale chętnie nauczyłbym się przyciągać przeciwników, to byłoby fajne. To po odcinku najwyżej pokażemy. Znaczy nauczymy się. Dobra, już wszystkie pieldy wykorzystałem, tak. Kolejny skill możemy chyba przedstawiać, nie? Tak. O, i to jest bardzo fajny skill, jeżeli chodzi o magę powietrza. L-Swipe. I na ten moment chyba jedyny skill, który tak naprawdę cokolwiek zabiera. Wystarczy, że klikniesz lewym przyciskiem myszy. Tak to powinno działać. Przepisać go... O właśnie. Uderz ten zombiaka jakiegoś, czy no coś w tym idę szukać właśnie. Mhm. I exp. O, jest. Wow. Widzisz? I ten skill zabiera i denerwuje, mocno denerwuje. Bo ma jeszcze spory zasięg. No spory zasięg po prostu. No i L-Swipe na tym głównie polega. Skille mają lekki cooldown, tak jak ci... Czyli tak mi się wydaje, że tutaj będę miał miecz po prostu zrobiony i że w tym momencie po prostu atakując mieczem będę przy okazji atakować tą taką folą. Stop! To tak nie działa. O. Niestety niektóre itemki w momencie, kiedy są na slotach, negują, że tak powiem, użycie skilli. Tak jak to jest na przykład wszelkie narzędzia, no. One właśnie zablokują używanie, ale jedzonko nie, także jedzonko na spokojnie i kilka innych rzeczy też tego nie blokuje, tak jak... A ja mam pomysł, jak to obejdę. Będę miał potężną różdżkę powietrza z sharpnessem 5 i będę tym po prostu kijem z sharpnessem 5 zadawać obrażenia przy okazji 2 plus odrzucenie. To może być fajny pomysł. Wiesz co mi chodzi? Chociażby kwiatka mogę zaklnąć na kowadle za pomocą książeczki i w tym momencie będę miał kwiatka z sharpness 5, chyba że zablokowali to jakoś, ale to zobaczymy. Dobra. Następny z tego. Na szóstkę. Komendę jeszcze raz. Tornado. O, Tornado to jest bardzo fajny skill. Air Tornado, tak? Ty oryny. Nie El Tornado. Nie El Tornado, tylko Tornado po prostu. Ty oryny ady. O, tak to się pisze? Mhm. I w momencie, kiedy klikniesz, co nie wskoczył ci? Nie tu wrzuciłem, że tak powiem. O, a tutaj chciałem mieć Air Swipe. Okej. Dobra. Tak, i w momencie, kiedy mając slot na tornadzie, klikniesz shiftem gdzieś, tylko na spokojnie, pojawi się taki wielki wilk, który gracza w tym momencie nie wywali do góry, ale moby jak najbardziej podrzuci do góry, gracza może tylko odrzucić. Moby to podrzuca do góry, tak bierze je w wilk i one lecą do góry. Niech mi się cooldown upadnie. Cooldown jest duży na tornado. O, jest, spadł. Teraz jakiś zombie. Czemu pozabijaj wszystkie moje... O, jest kurczak! Tylko kurczak nie zostanie obrażeń. Ale on... Gdzieś... O, jest kurczak. Także tak... Creeper! Coś tam zrobiłem. Zginąłeś? Nie, no tutaj jestem. Gdzie tam? A, jeszcze jedna taka... jeszcze jedna taka rzecz. Na tornadzie możesz się poruszać. Kiedy klikniesz tornado pod siebie, shiftem, to cię podniesie i przesuwając myszkę... Fajne, nie? I szczerze powiedziawszy, na tornadzie jest dosyć trudno, można powiedzieć, się poruszać. Trzeba to ogarnąć, żeby nie spadać co chwilę. Do pewnego stopnia. To jest to lepsze niż coś, co za chwilę powiem. Dobra, kolejny skill. L-scooter. Czekaj, bo chwilę tutaj... Wiesz co, mam bardzo zły pomysł. Ale to tak bardzo zły pomysł. Tylko czemu mi się... zlagował się serwer chyba, wiesz? Mam takie wrażenie. Czekaj. Oj, serwer się coś mocno laguje. Ja coś dziwnie Jezu! Przyciągnąłem go! Lagi są i to w cholerę duże. A to może ja go nie przyciągnąłem, tylko po prostu on tak do mnie podszedł. O dobra, już się lagowało chyba. Chyba. Albo nie do końca. Coś się dzieje, nie mam pojęcia co. To może to przeze mnie, przepraszam. Nie, to jest... serwer się coś pierdzieli, ale to nie jest w najmniejszym stopniu nasza wina. To myślę, dobra, że powoli możemy przedstawiać kolejny skill, jakoś chyba przetrwamy te bugi. Tak, dobra. Kolejnym skillem, który masz podpisany pod tą komendą /bespacja R jest L-scooter, o ile się nie mylę, tak? Tak, L-scooter. To polega na tym, że w momencie kiedy biegasz... Sycy o ty r. Okej, mam. I teraz w momencie kiedy biegniesz i podskakujesz, klikasz lewy przycisk myszy, a to tworzy kulę powietrza i poruszasz się jak Ang w kreskówce. Okej. Sprawa, nie? Aż zobaczę, a nie myślałem, że graficznie jakoś to lepiej będzie wyglądało. No kulki powietrza akurat nie widać pod tobą, ale wiadomo o co chodzi. Dobra. Kolejna rzecz. Tak właściwie to jest na tyle, jeżeli chodzi o tego skilla. No jest fajny. Kolejnym skillem jest L-Spout. Sypy o uty. Dobra. Ten skill polega na tym, że w momencie kiedy klikniesz lewym przyciskiem myszy, tworzy się pod tobą słupek powietrza i możesz latać jak na flyu zwykłym. Prosto jak na flyu. Spacja, shift, latasz w górę, w dół, do przodu, do tyłu. W momencie, kiedy masz pod sobą jakiś tam... Coś nie działa, no bo się... O, jest, działa. Ałaj, uderzył mnie. Jak mnie uderzył, to spadam. Tak, jak cię uderzą w L-spouta od dołu, w ten słupek powietrza, to spadasz. To jest fakt, ale nie dostajesz obrażenia od upadku. Tak, to jest dobre. I teraz mogę strzelać z łuku. Ale no mówię, jeżeli chodzi o poruszanie się, to mimo wszystko jako mag powietrza preferowałem tornado, bo tornado nie da się zgasić. To jest taki tam mały smaczek, mała odpowiedź dla magów powietrza wszystkich. Kolejny skill? Tak, czekaj, latam na tornadzie i plus z tego spoucie, czyli w tym momencie połączenie tych dwóch skilli to jest dopiero potężne latanie. Wiesz co, no powiedzmy. Z Waterspoutem i Octopus Formem da się zrobić bardzo fajną graficznie, bardzo fajną wizualnie rzecz, takiego kwiatuszka wodnego, ale to kiedy indziej. I chyba nie da się latać nad wodą na Airspoucie. Bo mi przerwało Airspouta i latam cały czas tylko i wyłącznie na tornadzie. Ale wiesz co, ogarnąłem chyba tornado. Tylko że Airspout ma taką jedną... takie ograniczenie, że pod tobą musi być grunt, co w takim wypadku możesz się podnosić tam na ileś klatek nad gruntem, a nie centralnie nad przepaścią na przykład. No tak. To na tornadzie mogę sobie latać. Tak, ale tornado jest jak najbardziej, spoko, moim zdaniem jest lepszym skillem. serwer się laguje, albo ja mam jakieś... Wiesz co, latam na tym tornadzie, więc nie zdziwiłbym się, jakby lagowało. Potężnie latam na nim. Dobra, ląduję. Dobra, kolejny skill. L-Burst. Tego można używać, nie wiem, czy lewym przyciskiem myszy, klikając tak bezpośrednio. Tak? Tak, dokładnie. Nie wiem, czy tego można używać klikając bezpośrednio lewym przyciskiem myszy, czy trzeba go przyładować shiftem, przytrzymać i zaczekać, aż się załaduje. Ja ładuje się. I naładował się? Kiedy się naładował, puszczasz shifta i to leci na wszystkie strony taki pum z powietrza. Ewentualnie lewym przyciskiem myszy leci w jedną stronę, którą rozkażesz. Czekaj. No i wywaliło mnie. A właśnie. Uuu. Ja dostałem timeouta. Nie wiem, czy ty też, czy nie. O, i odlogowało mnie. I fajnie. Teraz mogę brać czynny udział w odcinku. Okej. Nie, tylko mogę lewym, prawym nic nie mogę zrobić. Nawet prawym nie, ale lewym tak. Tak, i lewym to leci w ciebie, ojejku, ale cię wywaliło. No, a jak puścisz shifta, to leci na wszystkie strony. Tak. Aha, czyli tak to leciało, okej. Okay. No. Nie klikając, o właśnie. Takie coś, ja mam coś takiego tylko ognistego. Zobacz, to ci pokażę. A to moje rani, czy odpycha tylko? Po prostu odpycha. Aha. Moje tak samo nie rani, ale zadaje obrażenie jak wejdziesz w ogień. Którym podpalę ziemię. I ostatnim skillem jest Suffocate, który jest nowym skillem. Podobno prawdopodobnie ostatnio dodanym i jeszcze nie cholernie nie mam pojęcia o co chodzi, więc zacznij naparzać na przemian lewy przycisk myszy. Ale to muszę znaleźć coś, co potrzebuje oddychać. Suffocate znaczy udusić się. A, czyli to, dobra, czyli to też jest nawiązanie do Korry. Aha. Ja strzelam, że wiem na czym to będzie polegało, pamiętając to, co się działo w Korze. I prawdopodobnie w tym momencie zabierasz mi powietrze. Spust czy coś takiego. Albo po prostu to jakby to powiedzieć. Bluruje ci twój widok z pierwszej osoby, przez co nie możesz się poruszać. No, także to w głównej mierze jest tyle, jeżeli chodzi o maga powietrza. No kompletnie nic nie widzę. To chyba na tym polega tylko i wyłącznie. To jest dobre, to fajne. Kupy jedne. Jak ja wam mówiłem, żebyście się odsunęli, to nie było po dobroci, to będzie po złości. Patrz na to. Przy okazji zaprezentuję swoje skille. Zakalkę odepchnę. Oj, mnie też gdzieś cofnę. Aha, bo to ziemia. Tak, bo to ziemia. Także tak to wygląda. Nie trafiłem. Selch? No to jest właśnie Selch, dlatego Selch jest spoko sprawą. I tu spróbuję Janusza odepchnąć. Wołam na nią Janusz ze względu na to, co... Jakaś tam mała anegdotka z początku naszej znajomości, ale to nieważne. Zakalk chce mnie zafokować chyba pod ziemią. Mam takie wrażenie. No i na tym to polega. To wiesz co, w następnym odcinku wydaje mi się, że będziemy już albo w innej bazie, albo będziemy nowej bazy szukali. Matko, koleś się wciągnął, widzę. Tak, ja teraz walczę. Ja okay. Z nimi walczę. Się postaram. Czy ty się safakasz? Nie, to za okark. Safakał się pod własnym skillem. Dusi się. A ja tutaj wziąłem na burn, a wezmę na knockback i uhuhu! Ja go odepnąłem. Ty jesteś tam, gdzie ty kumplu jesteś. Lago dostałem. I teraz patrz, zrzucę cię. Wiem, bo nie byłem na to, bo sobie cooldown przez przypadek, wiesz co zjadłem. Ja tu muszę jeszcze oglądać tego jeden skill swój, Fire Shots, bo to jeszcze nie do końca ogarniam. Jakich rzucam bosko, to jest świetne. Ja muszę się tego przyciągnięcie, to przyciągnięcie muszę ogarnąć. Dam sobie wręcz włos uciąć, że przyciągać się dało. I strzelam, że to jest właśnie ten L-Suction, tylko jakoś trzeba tego inaczej widocznie użyć. Ewentualnie zaznaczasz klocek pode mną i shifta klikasz. Może tak też działa. I shift? Aha, tak. No dobra, to jakoś to ogarniemy potem najwyżej. Samo też w to dawno grałem, więc zanim ogarnę co i jak, to też chwila potrwa. To co? Chyba możemy to właściwie kończyć. A sądzę, że to będzie na tyle. Tak więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Na razie.